dla całego narodu polskiego wielką próbą wiary i charakterów. Pierwsze aresztowania zakonników z krakowskiego klasztoru miały miejsce 18 i 19 września 1940 roku. Został uwięziony na Montelupich, następnie przewieziony do Sachsenhausen, a w kwietniu 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ojciec Hilary został powołany do Chrystusowej Chwały 25 marca 1945 roku, niedługo przed oswobodzeniem.